Agata Duda, mimo własnej woli, staje się ikoną mody. Żona polskiego prezydenta przy każdej okazji potrafi zachwycić, ale internauci są bezlitośni i szybko wychwycą różne szczegóły, które niekoniecznie spodobają się pierwszej damie. Agata Duda już od kilku lat wraz ze swoim mężem pokazuje się publicznie. Początkowo nie zachwycała, gdyż jej styliści nie przykładali wielkiej wagi do jej prezencji i wyglądała jak zwykła żona przeciętnego prezydenta. To jednak się z czasem zmieniło i dziś możemy być z niej dumni. Spotkanie pary prezydenckiej i jeszcze nie tak dawno cały świat zwrócił swój wzrok na polską pierwszą damę w czasie wizyty prezydenckiej w Bułgarii. Tam spotkali się z prezydentem Rumenem Radewem i jego żoną Desisławą. Agata Duda przyćmiła swoim wyglądem partnerkę głowy państwa Bułgarii, wyglądała naprawdę fenomenalnie. Teraz pokazała się w zupełnie innym stylu. Prezydent wraz z małżonką tradycyjnie już wzięli udział w przekazaniu betlejemskiego światła pokoju od naszych harcerzy. Jest to piękna tradycja i można się cieszyć, że prezydent ją kultywuje. To była również okazja, aby złożyć wszystkim życzenia, gdyż już za kilka dni będzie długo wyczekiwana Wigilia. Pierwsza dama i wielka przemowa. Podczas spotkania nie mogło zabraknąć przemowy. Jak na Agatę Dudę przystało, była ona pełna emocji, ciepła i miłości. Na nadchodzący rok życzymy wiele entuzjazmu i pozytywnej energii. Życzymy, aby to światełko nas wszystkich połączyło przy wigilijnym stole, ale nie tylko. Chciałabym, żeby te święta były dla nas wszystkich czasem, kiedy zwolnimy tempo życia, odpoczniemy od codziennych obowiązków i poświęcimy jak najwięcej czasu naszym najbliższym, znajomym, przyjaciołom, powiedziała Agata Duda. Agata Duda ubrała się jak na Sylwestra, nie to jednak przykuło największą uwagę. Wszyscy zgromadzeni byli zapatrzeni w najnowszą kreację Agaty Dudy. Wyglądała tak, jakby szykowała się już na Sylwestra. Duch był stonowany, czarna sukienka i rajstopy. Wizualnie bardzo ją to wyszczuplało. To jednak marynarka sprawiła, że wyróżniała się na tym spotkaniu. Agata Duda postanowiła założyć na siebie coś bardzo święcącego. Jej kreacja była uszyta z tysięcy cekinów, którzy błyszczały w blasku fleszy i świateł. Internauci zauważyli, że wygląda jak kula dyskotekowa na Sylwestra, który nieuchronnie się zbliża. Ci zauważyli coś jeszcze? Prawie taką samą marynarkę można dostać w popularnej sieciówce. Jeżeli wybierzecie się do Zary, to będziecie w stanie ją zakupić już za 299 zł, a przed samym Sylwestrem możliwe, że będzie na nią przecena. Teraz każdy z was będzie mógł wyglądać jak pierwsza dama i wyróżniać się na zabawie sylwestrowej. Takiej kreacji pozazdrości wam każdy, o ile chcecie świecić się jak kula dyskotekowa.